W dzisiejszych czasach tak łatwo jest być wielkim, ponieważ wszyscy inni są tak słabi. Wiele rzeczy w naszym życiu odnosi się do rezygnującego umysłu. Możesz się zastanawiać, czym on jest. Wyobraź sobie, że idziesz na rozmowę o pracę lub na ważny dla ciebie egzamin. Wszyscy wiemy, jak to jest. Masz ułożone ubrania. Przygotowujesz wieczorem swoje jedzenie. Przygotowujesz się kilka tygodni. Pojawiasz się na czas i dajesz z siebie wszystko. Dostajesz tę robotę. Po kilku miesiącach zaczynasz pojawiać się w pracy trochę później. Nie wyglądasz tak dobrze. Wszystkie ubrania są rozrzucone. Śniadanie nie jest gotowe na czas. I to przechodzi na wszystkie aspekty twojego życia. W ten sposób umysł staje się miękki i odpuszczasz. Zgadnij co? Nie pozwól, by twój umysł zrezygnował. Powtarzaj te rzeczy każdego dnia i pozostań twardy. Najlepsza rzecz, którą możesz zrobić dla samego siebie, to przestać się przejmować tym, co myślą ludzie. Chodzimy wokół i stawiamy tych wszystkich ludzi na piedestale. Każdy jest lepszy od nas, więc nie możemy nic o sobie powiedzieć, bo każdy z nas będzie nas oceniał i będziemy czuć się jeszcze gorzej. Kiedy uspokoisz umysł, cofniesz się i spojrzysz na to, jak bardzo ten świat jest pokręcony. Kiedy zdasz sobie sprawę, że nie jesteś sam, wszystko zacznie się zmieniać. Każda osoba, która mówi ci o tym, jak bardzo jesteś pokręcony, to jedyne, co zrobiła lepiej od ciebie, to ukryła swój pokręcony świat lepiej niż ty. Na przykład wszystkie te programy, gdzie ocenia się i komentuje innych ludzi. Być może ci, których wspominają, popełnili duże błędy. Ale gwarantuję ci, że ta osoba, która cię osądza, cieszy się, że jej sprawy nie wyszły na światło dzienne. Więc jeśli ktoś chce mnie teraz oceniać i mówić, jak bardzo moje życie było pokręcone, mówię mu: powodzenia, baw się dobrze, ale ja uśmiecham się do ciebie, wiedząc, że masz sekrety, którymi nie zamierzasz się dzielić. To daje ci dużo mocy, kiedy jesteś w stanie wystąpić w dużym programie, podcaście i mówić to, w co naprawdę wierzysz, bo nie obchodzi cię zdanie innych. Tkwi w tym potężna siła, kiedy potrafisz umieścić swoje życie na billboardzie, który widzi cały świat, i powiedzieć: oceń mnie. Pamiętaj, spełniony człowiek nie potrzebuje nikogo łamać. Jedyne, co robi, to chce cię podbudowywać. Więc każdy, kogo spotykasz, kto cię obraża, kto sprawia, że nie czujesz się podbudowany, ma do czynienia z czymś głęboko zakorzenionym. I tak wobec niektórych osób trzeba mieć twardy ton. Powinieneś być twardy dla siebie i dla ludzi. Ale ta twardość pochodzi z miejsca dobroci, a nie nienawiści. Pewnego dnia dostałem e-mail od młodego człowieka, który chce się dostać do Ranger School, ale boi się do niej pójść nie dlatego, że szkolenie jest trudne, ale dlatego, że boi się, że jak mu się nie uda, to co ludzie powiedzą? Jest jedna rzecz w życiu i ona tyczy się wszystkiego. Za każdym razem, gdy przechodzisz od bycia normalnym do bycia wyjątkowym, ludziom nie będzie się to podobać. To sprawia, że ci normalni ludzie czują się źle z samym sobą, więc cię oceniają. W dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest być tchórzem. Dlaczego? Mamy te wszystkie media społecznościowe. Większość ludzi nie mówi ci tego w twarz. Będą robili to online. Będą wrzucali posty, jak tchórze. Nie pozwól, by tchórze dostali się do twojej głowy. I upewnij się, że robisz to, co do ciebie należy. Najważniejsza rozmowa, jaką kiedykolwiek przeprowadzisz, to ta z samym sobą. Budzisz się z nią, chodzisz z nią, idziesz z nią do łóżka. W końcu działasz na jej podstawie.
niezależnie od tego, czy jest pozytywna, czy negatywna. Niestety, nienawiść na tym świecie jest wszechobecna. Zazdrośni ludzie, próbujący dostać się do twojej głowy. Jedną z rzeczy, których musisz nauczyć się, to odfiltrowywać. Wielu bokserów czy zawodników sportów walki robi to, by uciec od rozproszenia. Uciekają od wszelkich zakłóceń oraz głosów przed dużą walką. Wielu z nas nie może tego zrobić. Musimy być w stanie żyć wśród rozproszeń i działać pomimo przeszkód. Pozostań we własnym umyśle. Nie pozwól, by ktoś nad nim zawładnął. Czego chcesz w swoim życiu? Mamy tak wiele bodźców, które nas atakują i w ostateczności jesteśmy zgubieni. Nie wiemy, co chcemy robić, bo nie mamy wystarczająco dużo czasu dla siebie. Musisz nauczyć się wyłączać telefon, wyłączać komputer, wyłączać telewizor. Nie ma nic złego w tym, żeby usiąść w pokoju samemu, na fotelu i po prostu myśleć o sobie. O tym, gdzie ja chcę być. Gdzie widzę siebie jutro? W następnym roku? W dzisiejszych czasach potrzeba dużej samodyscypliny, aby móc to zrobić, ponieważ tak bardzo chcemy upodobnić się do wszystkich innych. Chcemy za wszelką cenę doścignąć świat. Świat porusza się tak szybko i starając się za nim nadążyć, ostatecznie się w nim zatracasz. Więc musisz poświęcić ten czas, aby udać się do tego ciemnego miejsca w umyśle i odkryć, kim naprawdę jesteś. Będą poranki, w których obudzisz się i nie będzie ci się chciało ruszyć do pracy. Być może jesteś zestresowany, obolały i ja naprawdę wierzę w branie dni wolnych. Myślę, że dni wolne są naprawdę ważne dla regeneracji i wszystkich tych rzeczy. Ale nie wierzę w branie dni wolnych, gdy twoja mentalność polega na użalaniu się nad sobą oraz mówieniu „zasłużyłem na to”. W życiu mamy dwa głosy. Mamy ten prosty głos, który jest na poziomie 20%, mówiący, że wszystko jest w porządku. Nie musisz się martwić, zasłużyłeś na to. Weź wolne, czas na trochę przerwy. To jest ten głos, który wszyscy kochamy. To ten przyjemny głos mamy, która przytulając cię mówi, że wszystko będzie dobrze i nie przejmuje się tym, jak dobry jesteś. Po prostu kocha cię bez względu na okoliczności. To jest miejsce, w którym każdy z nas chce być. Ten drugi głos, od którego bardzo się oddalamy, to głos mówiący: hej, człowieku, nie robisz nic konkretnego, czas wziąć się do roboty. Więc staramy się całkowicie pozbyć tego głosu z naszej głowy i nie chodzi o to, żeby się dołować i ściągać w dół. Chodzi w tym o to, żebyś przestał uciekać od prawdy. A prawda jest w tej drugiej części twojego umysłu, która mówi: słuchaj, tracisz mnóstwo procent. Mamy jeszcze 80%, których nie wykorzystujemy. W tych 80% jest cierpienie, porażka, ból, frustracja, zwątpienie w siebie, ciemność, a potem mnóstwo światła. Ale żeby dotrzeć do tego światła, musicie przejść długą drogę pełną przeszkód. Więc w jaki sposób możemy to zrobić? Wszystko sprowadza się do bardzo prymitywnego sposobu myślenia, który polega na tym, że po prostu musimy to zrobić. Masz ochotę wcisnąć przycisk drzemki. Chcesz poleżeć jeszcze w łóżku, twój umysł mówi: nie wstawaj. Ale wtedy przypominasz sobie, że to ty nadajesz kierunek i mówisz: to jest to, co robimy teraz. Czas na pobudkę. Żeby dostać się w życiu tam, gdzie chcesz, będziesz musiał się poświęcić. Im częściej będziesz powtarzać rzeczy, których nie lubisz, tym masz większą pewność, że stanie się to twoją nową normą. Tak jak chodzenie czy oddychanie. Nie myślisz o tym, kiedy wykonujesz krok, czy za każdym razem, kiedy bierzesz oddech. Po prostu to robisz.
i możesz powiedzieć, że nie chcesz prowadzić takiego stylu życia, gdzie wystawiasz się na całkowity brak komfortu. Ale musisz sobie uświadomić, że żeby dostać się na drugą stronę, nie będziesz miał innego wyboru. Nie obchodzi mnie, czy jest to bieganie, pływanie, jazda na rowerze, studiowanie. Jeśli to nie jest dzień regeneracji, nie bierz dnia wolnego i zacznij rozwijać ten głos, który walczy ze słabszym głosem. Kiedy przechodziłem przez trening Navy SEALs, miał on trwać tylko 6 miesięcy. Ostatecznie byłem tam przez 18 miesięcy. Ponosiłem porażkę za porażką. Musiałem zmienić cały swój sposób myślenia. Wstawałem codziennie o 4 rano. Tak naprawdę zostałem wywleczony z łóżka na 18 miesięcy. Musisz stworzyć tę nową normę, która stanie się twoim stylem życia. Jesteś panem własnego umysłu. Namaluj to arcydzieło i bądź z siebie dumny na samym końcu tego wszystkiego. Musimy zacząć dostrzegać, kim jesteśmy jako ludzie. Kiedy dorastałem, kłamałem, żeby inni mnie zaakceptowali, więc dopasowywałem się. Wymyślałem różne historie, żeby przyjęli mnie do swojego świata. Wszystko, co robiłem, było po to, by ktoś inny mnie polubił. A więc zacząłem pisać własną książkę o tym, jak żałosny byłem jako człowiek. Mogłem winić mojego ojca. Mogłem winić moją mamę, która nie była w pobliżu. Mogłem winić los za posiadanie problemów zdrowotnych. Mogłem winić moich rówieśników ze szkoły. Mogłem zrzucić to wszystko na innych i dalej pisać tę książkę. Ale powiedziałem, wiesz co? Żeby to naprawić, muszę przeczytać, co jest nie tak z Davidem Gogginsem i przestać winić kogokolwiek. Zacząłem czytać swoją książkę. Okej, boję się swojego cienia. Jak mogę to przezwyciężyć? Idź do sił specjalnych, rób rzeczy, których nienawidzisz, rób nieprzyjemne rzeczy każdego dnia swojego życia. Zrozumiałem to, że nie jestem najmądrzejszym dzieckiem na świecie, więc jak stać się mądrzejszym? Muszę kształcić się więcej. Chodzi w tym o to, że wielu z nas ucieka przed prawdą, więc jedynym sposobem, w jaki odniosłem sukces, było pójście w stronę prawdy. Nieważne, jak byłaby bolesna, nieważne, jak byłaby brutalna, ale to ona mnie zmieniła. Pozwoliła mi stać się osobą, którą jestem dzisiaj. To, co robi wielu ludzi, to wyznacza sobie linię mety. Mam takie powiedzenie, że nie zatrzymuję się, kiedy jestem zmęczony. Zatrzymuję się, kiedy skończę. Musisz stworzyć listę rzeczy do zrobienia. Jeśli nie masz listy rzeczy do zrobienia, to będziesz siedział i cały twój świat zacznie się rozmywać. Znam wiele osób, które są w służbach, wojsku, biznesie, sporcie i mówią: wiesz co? Mam zamiar popracować jeszcze kilkanaście lat, a później przejść na emeryturę. Ale pytanie brzmi, co dalej? Masz zamiar bezczynnie siedzieć i nic nie robić? W moim życiu nigdy nie pojawia się moment, w którym siedzę i cieszę się słońcem oraz ładną pogodą z myślą: udało mi się dotrzeć tu, gdzie chcę. Nie, to nie jest prawda, bo nigdy nie dotarłem. Wielu ludzi zadaje mi pytanie, czy ty w ogóle jesteś szczęśliwy? Nie uważasz, że trochę przesadzasz? Ten napęd i chęć do zdobywania sprawia, że ludzie, którzy są słabi mentalnie, myślą: o mój Boże, ty nie możesz być szczęśliwy. Jednak musisz zrozumieć jedną rzecz. Jeśli będziesz chciał być wielki w tym, co robisz, możesz być niezrozumiany przez wszystkich, bo będziesz miał tak potężną obsesję i napęd, żeby tam dotrzeć. Ale to właśnie tego wymaga. Wymaga każdej sekundy twojego życia. Większość będzie ci mówiła o równowadze. I tak, równowaga jest dla wielu ważna. Ale jeśli dojdziesz do tego miejsca, w którym ludzie cię nie lubią, kwestionują wszystko, co robisz, gdzie patrzą na ciebie w dziwny sposób i mówią, że zwariowałeś,
to jesteś na dobrej drodze. Będą cię pytać, dlaczego znowu biegasz? Czemu pracujesz po nocach? Oni nigdy tego nie zrozumieją. W naszym mózgu występuje mechanizm przetrwania, który chroni nas przed bólem i cierpieniem. W momencie, gdy spadamy na pole walki, do tego koloseum, nasz umysł mówi: o nie, to nie jest dla mnie dobre. Powinniśmy się wycofać. Powinniśmy usiąść i znaleźć coś wygodniejszego. Umysł ma nad nami taktyczną przewagę w każdym momencie naszego życia. Dlaczego tak jest? On zna cię doskonale. Wie, co ukrywasz. Zna twoje najgłębiej zakorzenione kłamstwa i zaczyna odpychać cię od tego, co powinieneś, a popycha cię w kierunku, który jest wygodny. Umysł kontroluje wszystko. To, z czego zacząłem zdawać sobie sprawę, to, że jeżeli w danym momencie możesz odpowiedzieć na te wszystkie pytania i wątpliwości, które się w nim pojawiają, zaczynasz przejmować władzę. Twój umysł będzie mówił: skończyliśmy, to jest zbyt niewygodne. Wtedy siadasz i wymyślasz sposób, w jaki chcesz to opowiedzieć. To kwestia praktyki i wyrobienia nawyku. Jeśli czujesz ból i twój umysł mówi do ciebie te wszystkie słowa, które zaczynają się coraz bardziej nawarstwiać, to jest czas, w którym musisz odzyskać kontrolę. Okej, teraz przeszedłem 40%, a więc spróbujmy jeszcze tylko trochę, do 45%. I kiedy dochodzimy do 45%, po raz kolejny robimy minimalnie więcej. Gdy zaczniesz dawać sobie wsparcie przez wiarę, to zauważ, że umysł zaczyna się oswajać. Kiedy zamiast iść w prawo, wybierasz lewo, to znajdujesz w sobie więcej. Odkrywasz nową, nieznaną ścieżkę, a więc dotrzyj do miejsca, gdzie twój umysł mówi stop. I wtedy przejmij stery. Jedna z prawd dotyczących życia jest taka, że ludzie są mistrzami marionetek. Wykorzystują twoją słabość i uwielbiają chodzić po twojej głowie, a na końcu wynajmują sobie w niej pokój. Jednym z najlepszych sposobów na przecięcie tych sznurków i chodzenia na dwóch nogach, by osiągnąć wyznaczone cele, jest budowanie szacunku do samego siebie, poczucia własnej wartości oraz samodyscypliny. W byciu silnym nie chodzi tylko o wyciskanie ciężarów czy chodzenie na siłownię. Bycie silnym oznacza jedno powtórzenie więcej, kiedy nie masz już na nic siły. To jest to, co buduje poczucie własnej wartości i szacunek do samego siebie. Mamy te liczne blizny na naszych ciałach, które opowiadają historię z naszego życia, ale wiele z nas ma blizny w swoim umyśle, po beznadziejnym życiu czy złym dzieciństwie. Nie mówimy o tych bliznach. Ukrywamy je. Blizny są dowodem, że nasza przeszłość jest prawdziwa. Ale jedna rzecz, którą robimy, to pozwalamy im kontrolować nasze życie i schodzimy z wyznaczonej drogi. Czas więc powrócić na właściwe tory i zagoić blizny, które będą definiować resztę twojego życia. Czasami jedyny sposób, by wygrać z bólem, jest poprzez ból. Jednej rzeczy, której brakuje nam w życiu, jest pewność siebie. Prawdziwa, autentyczna pewność siebie wynikająca z ciężkiej pracy. To nie jest trofeum na ścianie. To nie jest medal na twojej szyi. Dzięki mojej podróży odkryłem jeden element, którego mi brakowało. Myślałem, że to samochody. Myślałem, że to kobiety. Myślałem, że to pieniądze. A jedynym elementem, którego mi brakowało, to, że nie miałem odwagi zmierzyć się z samym sobą każdego dnia. Tutaj nie chodzi o bieganie. To, skąd wziąłem swoją etykę pracy, to godziny, które musiałem spędzić na nauce. Kiedy siadasz i nie jesteś zbyt mądry, masz mnóstwo dysfunkcji i nadal chcesz być na szczycie klasy. Zdałem sobie sprawę, że mogę być mistrzem dzięki ciężkiej pracy i pokonać nawet tego najzdolniejszego prymusa,
ale muszę poświęcić 10 godzin dziennie więcej niż on. To właśnie mnie ukształtowało. Ta umiejętność do znalezienia w sobie dyscypliny i poświęcenia nawet 10 godzin na jedno zadanie. Wtedy uświadamiasz sobie, że dzięki ciężkiej pracy możesz przewyższyć każdego bez względu na to, jaki jest dobry. Ale to jest ta część, w którą ludzie nie chcą się zagłębiać. Postawiłem wszystko na to, że będę Navy SEAL. To jak pójście do stołu z ostatnimi pieniędzmi i powiedzenie: wiesz co? Stawiam wszystko i mam nadzieję, że wygram. Postawiłem całe życie na faceta, który bał się wody. Faceta, który musiał nauczyć się czytać i pisać. Na bycie jednym z najtwardszych ludzi na kuli ziemskiej. Pomyśl o tym. Facet, który wziął się z niczego, włożył całe swoje serce w to, żeby wyjść, postawić wszystko na Davida i zostać Navy SEAL. To jest to, czego ludzie nie rozumieją. Widzą tylko ten efekt końcowy. Postawiłem wszystko. Zrujnowałem relacje. Zrujnowałem to, zrujnowałem tamto. Nie widziałem nic poza tym. Jednak wiedziałem, że muszę stać się kimś wielkim na tym świecie, bo inaczej nie będę dla nikogo dobry. To bierze się z miejsca ogromnego niespełnienia w swoim życiu. Ze strachu przed śmiercią. Że nigdy niczego nie osiągniesz. To strach, przed którym ludzie uciekają i z którym wolą się nie zmierzyć. Ten prawdziwy strach przed śmiercią i byciem po prostu kolejną osobą, która żyje od pierwszego do pierwszego po to, by zapłacić rachunki. Jeśli to sprawia, że czujesz się dobrze, to świetnie. Ale ja tak nie miałem. Chciałem pierwszy raz w życiu, po tych wszystkich ciężkich latach, poczuć się dobrze z samym sobą. Teraz zachęcam Cię do zobaczenia odcinka, gdzie zebrałem najlepsze porady od Jordana Petersona. Jest to mowa, która bez wątpienia pozostawi Cię w szoku. Kliknij tutaj, do zobaczenia i pamiętaj, że działanie jest najważniejsze.